Człowiek rano po bieganiu to jest inny człowiek. Ja byłam przekonana, że w jesień i zimę już nie będę biegać. Ale mój tata mnie poinformował, że mam kupić sobie kurtkę i będziemy biegać. Idę się wykąpać. Możecie w to wierzyć lub nie, ale trochę śmierdzę. Fajnie wygląda, nie? Bardzo. Dobre. To jest pralina jakaś tam. Według mnie Szymonka lepiej się właśnie dryska. Zrobimy dziś paznokcie. To jest mój cały paznokciowy dobytek. Biorę was. Musimy zrobić paznokcie, ponieważ mam już odrost. O Jezu! Jesienne pazurki. Jak coś, to to jest ten kolor. I ja zwykle kupuję te lakiery hybrydowe w Hebe. Bardzo je lubię. Zobaczcie, jaka ładna sałatka. Patrzcie, co ma. Jest flex na dzielni. Tu jest moja herbata, którą piję w moim kubku, który ma, myślę... Ja nie wierzę, że jestem już ogólnie taka stara. Dostałam ten kubek od mojej koleżanki na urodziny, jak miałam 7 lat. I kocham ten kubek. I dalej z niego piję po prostu. Tutaj trzeba mnie zrozumieć, bo to jest duży, fajny kubek. To, że on się nie zbił przez te wszystkie lata, będąc w moim posiadaniu. Ludzie, którzy są mniej więcej w moim wieku, będą kojarzyć taką firmę jak... Lidl. Lidl, kurwa, Didl. W środku w tym kubku skacze sobie ryba. Widzieliście kiedyś lepszy kubek? Nie sądzę. Zaczęłam pić herbatę, ale to już jest w ogóle inna sprawa. Nigdy w życiu chyba się nie spodziewałam, że będę osobą, która ma osobną półkę na herbaty. Smakuje mi. Wiecie, jaka to jest herbata? No nie pytajcie, pokażę wam. Kupiłam ją w Lidlu. Czy to jest jakaś miłosna herbata, czy ja będę w związku po tej herbacie? Oby nie. A kysz, jednak jej nie piję. Kara, ale są ikonki, które powinnaś ustawić na Netflixie? Jeszcze pokazuję. Chyba ty. Wiecie, co mam? Zobaczcie, to jest krem ciasteczkowy, który jest z Lidla i wiecie, że ja go kocham. Rozdziewiczyliśmy go. Słuchajcie, w ogóle już dodałam na story, że kupiłam ten krem. Wiecie, ile osób się na mnie rzuciło, że mam spojrzeć na skład, sratatata. Jakby w tym były zmielone zęby twojej babci, to bym to zjadła. Między innymi za to kocham jesień i zimę. Słuchajcie, no ja robię kroki teraz i nieważne, że padał deszcz, ja musiałam wrócić do domu ze sklepu pieszo. Dzień bez kroków, dzień stracony. Zrobiłam dziś 9 tysięcy kroków, nie 10 niestety, ale no, no padało bardzo. I zrobiła tak brzydka pogoda, że już nie miałam za bardzo nawet gdzie iść. Zobaczcie, kupiłam świeczkę i powiem wam szczerze, ja w ogóle nie jestem świeczkową osobą. Znam osoby, które wydają w pizdu siana na świeczki i jestem jeszcze ja. Ja kupię świeczkę w Ikei za 10 zł i mi wystarczy. I dla mnie jest okej. Okay. Ja bym nie podeszła w sklepie do świeczek i nie powąchałabym ich z nadzieją, że któraś ładnie pachnie, bo mam takie rzeczy po prostu w dupie. I teraz będę osobą świeczkową. Kupiłam tę świeczkę w TK Maxie za 18 ziko. I jeżeli macie taką możliwość, to musicie sobie ją kupić. I ja nie żartuję teraz. Musicie kupić tę świeczkę. Pachnie dla mnie jak taka idealna, wymarzona jesień. Kupiłam jeszcze formę do lodu. Wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki, że ja piję dużo kawy mrożonej. Nie posiadam czegoś takiego. Kupuję lód gotowy. To nie ma sensu, nie uważacie? Płacić za lód.
Ja uważam, że to nie ma sensu. Tu ma jeszcze taką sztywną podkładkę. Jak tutaj już wleję wodę, no to wiecie, to nie jest takie easy to ładnie przenieść. Ale z tym... Hello! Kupiłam sobie ostatnio takie miski i duże talerze, ale takich mniejszych nie miałam, więc kupiłam sobie jeszcze dwa małe. To tyle z dzisiejszego haulu. Ale to... To jest, myślę, mój zakup roku. Będziemy je dzisiaj malować. Tak. Ty zrób coś ładnego, bo nie chcę się wstydzić za to, co zrobiłaś. Elena, myślałam, że zdolności artystyczne w domu masz ty, ale teraz jednak... Tak patrzę na tą twoją dynię. Wygląda jak zgniłe jabłko.